Północ, południe, odcinek drugi. Na podstawie powieści Johna Jakesa. Występują. Scenariusz, reżyseria. Na ramię broń. Raz, dwa. Gotuj broń. Cel. Pal. Opuść broń. Na ramię broń. Do nogi broń. Dobrze. Z wyjątkiem pana Maina. To poniżej waszych możliwości. Miesiąc dodatkowych ćwiczeń. To wszystko. Rozejść się. Zadałem panu pytanie, panie Main. Dlaczego pod Waterloo Napoleon zaatakował centrum sił Wellingtona? To wbrew wszelkim regułom i dlatego przegrał. Ale wielki wódz tak właśnie zrobił. Dlaczego? Nie wiem. Bo obie flanki odparły atak. Pozostał mu tylko środek linii. Zdrowy rozsądek to cecha wielkich wodzów. Jeszcze z panem nie skończyłem. Teraz dowodzi pan u Wellingtona regimentem 8 kompanii na samym środku linii. Widzi pan przed sobą 10 tysięcy francuskiej kawalerii gotowej do ataku. Co pan robi? Formuję czworobok. Proszę wydać komendy. Sformować czworobok. Podwójna kolumna. Środkowy batalion naprzód. Dobrze. Co dalej? Frontem w prawo. Winszuję.
Właśnie zmienił pan historię. Otworzył pan przejście dla kawalerii Napoleona i przegrał pod Waterloo. Jak brzmią właściwe komendy, panie Hazard? Prawy i lewy w prawo marsz. Czwarty naprzód. Przednia linia w lewo. Dobrze. Może pan usiąść. Od powrotu z Mont Royal chodzisz jak we śnie. Wiem, o kim myślisz, ale to już przepadło. Nie zapomnę o Madlin. Nie musisz zapominać. Tylko przestań o niej myśleć. Ciekawe jak. Odwiedź moją znajomą Alice Pete. George mówił, że pani pierze oficerom i kadetom. Robię dla chłopców różne rzeczy. Wejdź. Bardzo lubię George'a, choć głównie dla pieniędzy. Chyba cię uprzedził. O czym? Boże, pani jest... Tak, skarbeńku. Więc przejdźmy do rzeczy. Ale bez pośpiechu. Czemu nic nie jesz, panienko? I po co to trzymasz? Dla wspomnień? Nie wiem. Ale nic na to nie poradzę. Czasami widzę twarz Oriego. Tak wyraźnie. Daniel? Chodź tu, ty czarna małpo. Ten koń to habeta. Co to za człowiek? Może wspominam Oriego, żeby znieść życie w Resolute. Nie rozumiem. Alice ci się nie podoba? Nawet bardzo. Ale chcę więcej, ja też. Kiedyś. Alice umila mi oczekiwanie. Jest słodka. Ale Madlin pragnę 100 razy bardziej, bo ją kocham. Ty nie wiesz, jak to jest. Nic nie jest ważne. Jesteś romantycznym durniem. Oddział, rozejść się. Wy zostańcie, Fisk. Czeka was dodatkowa lekcja. Specjalna. Z konia. Znów Fisk. Odkąd musiał nam odpuścić, uwziął się na tego biedaka. Na kogoś musiał. Więc wybrał naszego przyjaciela.
Co znowu wymyślił? Nie mamy czasu sprawdzić. Za spóźnienie grozi Nagana. Fisk jest słaby w siodle. Na siwku da sobie radę, to najłagodniejszy z koni. Chodź. Za mną. Stój. Dobra, Fisk. Na koń. O nie. Weźmiecie prawdziwego wierzchowca, szatana. Na koń. Nie słuchacie rozkazów? Jak koledzy Maine i Hazard? Na koń. Jazda. Prędzej, szatanie. Jazda. Dobry konik. Wiemy, że to sprawka Benta. Czemu twierdzisz, że wypadek? Naprawdę spadłem z konia. Na Boga, dlaczego go kryjesz? Mamy złe wieści. Lekarz mówi, że możesz zostać kaleką. Bent zmarnował ci karierę. Nie strasz go. Myślisz, że jeśli złożysz skargę, zrobi coś gorszego? To możliwe, znając Benta. Ale mamy związane ręce. A ciebie co tak cieszy? Sprawiedliwość. Jeden z oficerów odgadł, co się stało. Bent stanie przed sądem polowym za naruszenie dyscypliny. Dobrze mu tak. Co to za oficer? Porucznik Casimir de Jong. Kapralu, spytam jeszcze raz. Co pan wie o wypadku Fiska? Nic, poruczniku. Słyszałem tylko, że spadł z konia. Kapralu, razem opuściliście plac ćwiczeń. Obliguje was kodeks honorowy, więc przemyślcie odpowiedź. Jak doszło do tego wypadku? Nie wiem. Uwierzyli Bentowi? De Jong raczej nie, ale przysiągł na honor. Oddalono zarzuty. Niech to szlak. Ale Bent ma spapraną opinię i będzie się mścił na Fisku. Zróbmy coś, zanim kogoś zabije. Co my możemy? Mam pomysł. Porucznik de Jong myśli, że Alice pierze tylko jemu. Damy Bentowi nauczkę w jego własnym stylu.
A jak wyjdzie wcześniej? Nie. Alice go przetrzyma, bo dostała dwa razy więcej niż zwykle. Kapral Bent długo to popamięta. Dobry jesteś. Całkiem zapomniałam. W czwartki odbiera pranie pewien oficer. Okryjcie się na Boga. Tak mi przykro. Milcz, szmato. Zachowajcie się jak dżentelmen, póki jeszcze możecie. Jeszcze? Złożę raport. Nie zliczę waszych przewinień. Ale postaram się, by usunięto was z Akademii. Mogę to wyjaśnić. Jak wypadek Fiska, kłamiąc? Za 10 minut u komendanta. I tak was znajdziemy. Ty głupia dziwko. Wyjdź. George mnie ostrzegał. George? Czyli Hazard. Uknął to z Mainem. Chcą się mnie pozbyć. Wynoś się, bo ja to zrobię. Chcę wam to sam powiedzieć i zobaczyć wasze uradowane gęby. Wyrzucili mnie z Akademii. Tak, możecie się cieszyć. Wreszcie koniec z Bentem. Wy dwaj zniszczyliście moją wojskową karierę. A nadaje się do niej lepiej niż każdy w tych koszarach. Ale mam wpływowych przyjaciół. I sam będę kimś ważnym, możecie być pewni. Strzeżcie się. Nie zapomnę o was. Nigdy. To wariat. Dlatego mu wierzę. Mamy się strzec. Jak długo? Całe życie? Rok 1846, dwa lata później. Kadet Ory Main. Przydział do piechoty. A
Wciąż nie wierzę. Bez ciebie nie dałbym rady, akurat. Tak, byłem na szarym końcu, a ty mnie wyciągnąłeś. Chciałem wygrać zakład. Prawie zapomniałem. Nigdy tak się nie cieszyłem z przegranej. Dziękuję. Nie ma za co. Fisk, gratulacje. Jak się czujecie, żołnierze? Jakbym zrzucił ciężar z pleców. Miałeś świetne wyniki, czyli korpus inżynieryjny. Nie, zrezygnowałem. Nie mówiłeś, że wolisz artylerię. Brawo. Mnie, szaraczkowi, zostaje tylko piechota. Ja też idę do piechoty. Nie puszczę cię samego do Meksyku. Podejdźcie tu, proszę. Zdrowie gości honorowych, porucznika George'a Hazarda i porucznika Orego Maina. Ukończyli studia w akademii, a teraz ruszają walczyć za ojczyznę z Meksykiem. Oby Bóg strzegł ich w bitwie. Za George'a i Oriego. Powiedz coś. Dziękuję, to bardzo miłe. Najlepsze, co zyskałem w akademii, to przyjaciel z tych stron. Panie poruczniku Hazard, czy poda mi pan porcję pieczeni? Zjadłaś już 3. Nie moja wina, że zapomniałam. Dama nie zapomina. A co ty o tym wiesz, Emily Rose Smith? Mama mówi, że dama nie jada przy ludziach. Wygląda pan oszałamiająco, dlatego zapomniałam. Byłbym tobą zauroczony, gdybyś była o 5 lat starsza. Będę już za 2. Ashton Brett, czas na drzemkę. Wszystko popsuła. Ma charakterek. To jest Madeline? Musisz ją poznać. Państwo Lamotte, mój przyjaciel George Hazard. Ogromnie mi miło. Nawzajem, poruczniku. Jest pan Jankesem z Pensylwanii? Tak, to prawda. To piękny stan. Chętnie panu o nim opowiem przy dobrym cygarze. Pozwolisz, moja droga? To dobry przyjaciel? Nie miałem lepszego.
Ta rozłąka mnie zabijała. Nie wolno nam o tym mówić. Też to czujesz. Nie ma na to rady. Nie kochasz go i nie należysz do niego. Do ciebie też nie mogę. Muszę iść. Cieszę się, że cię zobaczyłam. Wilmot jest z Pensylwanii. Nie wstyd panu za niego? Bo woli negocjować z Meksykiem? To nie tchórzostwo. Popiera projekt ustawy zakazującej niewolnictwa na zajętych ziemiach, który oprotestował w Senacie wasz John Calhoun. To obelga dla południa. Bronimy naszego honoru. Ma pan na myśli secesję? Tak. To nieuniknione. Byłaby to przesada. Walczyliśmy o ten kraj. Po co go teraz rozdzierać? Korzystniej dla południa byłoby się oddzielić. Jak możesz tak mówić? Urodziłam się tu i wychowałam, i zawsze słyszałam o secesji. To byłby straszny błąd. Czyżby? A jeśli się odłączymy, a ceny ryżu i bawełny spadną? Już tak bywało. Niemożliwe. To kwestia honoru. Północ jest nam potrzebna. Nie mamy własnego przemysłu. Nie najemy się przemowami. Zapominasz się. I nikt cię tu nie słucha. To jej mąż, parszywy drań, ale nic nie poradzisz. Wychłostałbym go. Ja też, bo zasłużył. Ale nie tu i nie teraz. Wyjeżdżamy, wynoś się. Nie wolno ci tak mnie traktować. Mnie nie wolno? Ośmieszyłaś mnie. Mam własne poglądy, nie chodziło o ciebie. Nie masz prawa do innych poglądów niż moje. Tu nie lubią myślących kobiet. Ojciec cię tego nie uczył? Nauczył mnie myśleć. I zrobił błąd. Na północy baby krzyczą o wolnych czarnuchach i miłości, ale nie tu. Znaj swoje miejsce, inaczej pożałujesz. Już żałuję. Czyżby? Jeśli jeszcze raz narobisz mi wstydu, poznasz prawdziwe cierpienie. Skoro jesteś taka mądra, zapamiętaj to. Wszystko w porządku? Tak, dziękuję. Nie zobaczy nas tu. Nie pozwolę mu tak cię traktować. Nic mi nie jest. Spotkajmy się jutro, porozmawiajmy. O czym? O tym, co niemożliwe? Na skraju bagien jest opuszczony kościół. Kaplica Wszystkich Świętych, tak. Będę tam w południe, jeśli się wyrwiesz. Nie wiem. Jadę walczyć w Meksyku.
Może to ostatnia okazja. Zgódź się. Spróbuję. Muszę wracać. Sama. Semiramis, nie idź tam. Nie mam wyboru. Nie idź. Ty też go nie masz. Chodź do mnie. Widzisz tego głupka? Zrobię mu kawał. Wyglądasz na spragnionego. Chcesz łyknąć? Nie wolno nam. Wiem, ale nikt nie zobaczy. Jestem woźnicą Lamotów. I mówię ci, pij. Jeszcze jednego. Łatwo wchodzi. Dostaniesz więcej, ale lepiej się schowajmy. Chcę się napić. Jasne. I dostaniesz. Idź i zrób, jak mówiłem. A ty dokąd? Co z nim? Z drogi. Przepuśćcie mnie. Idę się napić. Wolno mi jak każdemu. Chcę pić. Ryan, wyjdź. Odejdź. Wracaj do siebie, bo pożałujesz. Przepraszam, uciekł nam. I to ma być kara? W Resolute załatwiamy to inaczej. Ma pan rację. Ryan zhańbił ten dom i obraził gości. Panie Jones, słucham. Zabierzcie go i przykładnie ukażcie. Tak jest. Co mam zrobić? Zostawiam to panu. Tak jest. Na nas już czas. Justin. Przepraszam za wszystko. Co z nim zrobią? Słyszałeś. Zostanie ukarany. Widziałeś twarz nadzorcy. Zrób coś. To dom mojego ojca, a ty jesteś jego gościem. Proszę, nie. Błagam. Jestem gotów. Please.
Brian zasłużył na karę. Nie ukarałbym tak zwierzęcia, ty też. Mam dość tych jankeskich kazań. Sprzeciwiam się okrucieństwu. Nie rządzisz tutaj, więc daj mi spokój. Witaj. Was it difficult for you? Nie miałaś trudności? No. Nie. Justin jest w Charlestonie. I have thought so tak często o tobie myślałem. Don't. Nie. Przestań. I love you. Kocham cię. Musiałem to powiedzieć. Nawet o tym nie myśl. To prawda. I ty mnie kochasz. Przyszłam powiedzieć, że nie możemy się widywać. Przez Justina? Nie kochasz go. Ale jest moim mężem. Nie odejdę. Tak mnie wychowano. I tyle osób ucierpi. A jeśli zostaniesz, cierpieć będziesz tylko ty. Może Bóg go odmieni. Nie chce być inny. Spójrz na mnie. I powiedz, że nie chcesz mnie już widzieć. Kocham cię. Kocham. Przepraszam, nie powinienem. Nie przepraszaj. Chcę tego, jak i ty. Ale wtedy nigdy nie będziesz wolny. To nic. Nie poświęcaj dla mnie życia. To twoja przyszłość i honor. Nie wezmę tego na sumienie. Musisz o mnie zapomnieć.
Matka często bywa w lazarecie. Twarz Priama się goi. Twoja matka bardzo dba o niewolników. Sami tego nie potrafią, są jak dzieci. Bo im na to pozwalacie, nie rozumiesz? Priam narobił ojcu wstydu. Nie, nie rozumiem. I tego, jak możesz znieść to, co z nim zrobili. To złe. Powiedziałem to ojcu. Zły jest cały system. Zaczynam rozumieć Virgilię. Ty tego nie zmienisz. Mamy dość słuchania Yankeesów radzących nam, jak żyć. Uporządkuj własną fabrykę i pomóż robotnikom. Nie o to chodzi. O to. Tak tu żyjemy. I to od 100 lat. Jak byś się czuł, gdybym ja w Lehigh Station kazał ci coś zmieniać? Pomyśl. Jesteśmy przyjaciółmi. Ale jeśli tak ma zostać, lepiej czasem milczeć. Nie o wszystkim możemy mówić. Masz rację. Nie wiem. Powinniśmy walczyć z Meksykanami, nie ze sobą. Nie tu, tam. Waszyngton. Gdy przyjęto cię do akademii, zapewniałeś mnie, że to już wszystko. Już mówiłem, że jej nie ukończę przez ludzką zawiść. Ale jestem potrzebny w Meksyku. Może pan zwołać komisję? Pod jakim pretekstem? Jesteś południowcem z Georgii, a ja senatorem z Ohio. Nie powinienem cię znać. Ale pan zna, choć nikt nie wie, że jest pan moim ojcem. Przyszedłeś mnie zniszczyć? Mogłem, gdy przybrana matka wyznała mi prawdę. Nie zaznałem miłości ojca. Nie wiem, kim była moja matka, poza tym, że nie pańską żoną. Łożyłem na twoje wychowanie. Owszem. Ale Bentowie dbali tylko o to, że pan płacił za ukrywanie mnie. Mam rodzinę i stanowisko. Drogo zapłaciłem za mój błąd. Więc tym zawsze dla pana byłem? Błędem? A jeśli zwołam tę komisję, dasz słowo, że zniknę? Tak, nie ma obawy. Nie zadrę z wielkim senatorem. Jestem Ben Cartem, ale nie durniem. Mam zdolności przywódcze. West Point porównywali mnie do Napoleona. Powściągnij swój entuzjazm. Tak jest. A pan niech pomyśli, że mogę zginąć w bitwie.
Churubusco, Meksyk, sierpień 1847 roku. Wracać, utrzymać szyk. Stać. Do szeregu. George, tutaj. Nie mogę znaleźć swoich. Ukryjmy się za murem. Kompania, ustawić się za murem. Stanąć za murem. Za mur. Kryć się. Zająć pozycję za murem. Ostrzeliwać się. Stać. Zarządzono odwrót. Stawać. Słyszałem, że tu jesteście. Obiecałem wam, że się spotkamy. Poruczniku Main, zrobicie rozpoznanie. Jakie są siły wroga przy moście? Na litość boską oszalałeś? Droga jest pod ostrzałem, zginą tam. Będziecie z nimi, Hazard. Marsz, bo zastrzelę na miejscu za odmowę wykonania rozkazu. Jazda. Naprzód. Szybko i nie wychylać się. Ani w przód, ani w tył. Tego chciał. Stój. Za mną. Strzelają do swoich. Stop them leading! Right here. Forward, forward!
Przygotujcie go. Do czego? Do amputacji. Nie. Sam pan to zrobi? To go zabije. Robię to 40-50 razy na dzień. Połowa przeżywa. Można zobaczyć? Proszę. Noga jest stracona. Nie będzie chodził, a jeśli zakazi ranę, to wtedy będziemy ciąć. Pułkowniku Flynn, ciężki przypadek. Opatrzyć go i zabrać. Miasto Meksyk, 2 lutego 1848 roku, pół roku później. Proszę tędy. Porucznik Hazard? Pearson. Nie widziałem pana od Czurubusko. Co słychać? Nieźle. Za to pan kiepsko wygląda. Martwię się o przyjaciela. Może to pana rozweseli. Major Wade urządza bal z okazji rozejmu. Raczej nie. Niestety. Młodsi oficerowie muszą przyjść. Dobrze to panu zrobi. Przepraszam. Nie miałem okazji podziękować w szpitalu polowym. A tak, amputacja. Byłaby, gdyby nie pan. Był pan bardzo zdecydowany. Ale nie przypominam sobie... Porucznik George Hazard, 8. kompania piechoty. Bardzo mi miło. Co z kolegą? Podobno lepiej. Wyzdrowieje, ale przy takich ranach to potrwa. Sporo ich pan widział, aż za dużo. I zbyt wielu poległych. Odchodzę z armii. W końcu roku wracam do Irlandii. Nareszcie. Dziękuję pani. Moja Konstancja wpadła panu w oko. Pańska? Córka. Nie wiedziałem.
Dawno takiej nie widziałem. Może pan poczekać, aż będzie wolna. Albo może mnie pan przedstawić. Coś da się zrobić. Za mną. I radzę szybko działać. Przepraszam, zagapiłem się. Co za strata. Chodźmy wlać teraz coś w pana. Kolej na majora Lafertiego. Zmieniliśmy to z pani ojcem. Tak? To ja wybieram partnerów. Żałuje pani? Tego nie powiedziałam. Panno Flynn, nie spotkałem piękniejszej dziewczyny. Naprawdę? Mógłbym tak tańczyć wiecznie. Przepraszam, to mój taniec. Tak jest. Nie trać ducha, synu. Może dokończysz tę rozmowę jutro u nas na kolacji. Witam, poruczniku. Konstancjo, patrz, kto przyszedł. Porucznik Hazard? Przepraszam. Ale zapraszał mnie pan... Dlaczego nie powiedziałeś? Bo lubisz niespodzianki, a mogłabyś się nie zgodzić. Skoro przeszkadzam, przyjdę innym razem. Nonsens, chłopcze. Sami i tak tego nie zjemy. Cudownie gotuje. Ojciec uważa, że to sprytny. Nie chce mnie zmuszać do wyjazdu, więc szuka mi męża. Omal zapomniałem. Jadę do konsulatu po paszport. Miałeś tam być wczoraj. Nie czekaj na mnie. Wracając, wpadnę do kantyny. Smacznego, synu. Dziękuję. Jest pani zła? Nie. Ale czasami się gubię. A potem się z tego śmieję. Ten śmiech to prawdziwy cud. Za krótko się znamy na takie komplementy. Może to naprawimy? Przy kolacji. Dobrze. Napisałem twoim rodzicom, że z tego wyjdziesz. Dziękuję. Musisz o czymś wiedzieć. Zakochałem się. Konstancja Flynn jest cudowna. Rozumiem, co czujesz do Madeline. Konstancja jest miła, wesoła, piękna.
i świetnie gotuje. Szukałem jej całe życie. Gdy tylko zbiorę się na odwagę, poproszę ją o rękę. Wspaniale. Bardzo się cieszę. Kiedyś myślałam, że tata oszalał, chcąc wracać do Irlandii, ale częściowo ma rację. Czym? Gdyby chcieli, mogliby zaraz skończyć tę wojnę. A w Irlandii umierają z głodu. Uważa, że tam jest bardziej potrzebny. To wspaniały człowiek. Cieszę się, że go poznałem. Konstancjo. Skoro mowa o Irlandii, muszę o coś spytać. Słucham. Żadnej kobiety nie uwielbiałem tak jak ciebie. Znamy się krótko, ale bardzo mi na tobie zależy. Wiele nas łączy i mogę zapewnić tobie i rodzinie... Czy to oświadczyny? Przecież wiesz. Constance Flynn, I love you. Kocham cię. Wyjdziesz za mnie? Wiesz, że to nie takie proste. Bo jesteś katoliczką i Irlandką. A mój ojciec jest abolicjonistą, jak moja siostra, choć rodzina temu zaprzecza. Nie zechcą synowej, która chodzi do kościoła i mówi jak służąca. Nieważne, co powiedzą, bo ja cię kocham. I chcę cię za żonę, jeśli ty chcesz. Oczywiście. Kocham cię od pierwszego tańca. Dla mnie czy munduru? Gdy Lafferty nas rozdzielił, spojrzałeś jak zagubiony psiak. Myślisz, że Doubleday wygra dla nich ten mecz? Nie wiem, ale przynajmniej Abner nie gada o polityce i chwała Bogu. Całkiem jakbym słuchał Virginii. Dostałem list z domu. Co u matki? Lepiej, ale nigdy nie przeboleję śmierci ojca. Pewnych rzeczy się nie zapomina. Ale ten list pomógł mi w decyzji. Rzucam wojsko. Odchodzisz? Tak. Zawsze chciałeś być żołnierzem, bo myślałem, że wojsko to fanfary i chwała. Przejrzałem pod Churubusco. Tam zobaczyłem, co to za piekło. Dla żołnierza wojaczka to zawód. Ja nie widzę w tym sensu. Co zrobisz? Matka nie napisała wprost, ale Stanleyowi przyda się pomoc. Jest dyrektorem, więc przyjmę każde stanowisko. Będziemy dla nich bohaterami. Podobno obu nas odznaczą za Churubusco. Niech wepchną te medale w tyłek Bentowi. Amen. Sporo o nim słyszałem. Nazywają go rzeźnik.
Ponoć strzelił w plecy swojemu człowiekowi. Nam też by chciał, gdyby nie miał świadków. Zawsze wypłynie jak szumowina. Zostawił mi pamiątkę. Mam nogę jak z drewna. Lepiej już nie będzie, ani gorzej. Dzięki za pociechę. Wybacz, ale czasem nie wiem, co powiedzieć. To nie mów nic. Pójdę powiedzieć Konstancji, co postanowiłem. Pomyśl o czymś dobrym. Wracasz do domu. Do czego? Ta, którą kocham, jest żoną innego. Świętujemy, majorze? Czego chcesz? Obrażasz mnie. I nie jesteś w mundurze. Zauważyłeś. Więc mogę dać ci w pysk. Jesteś tchórzem. Jeśli znów zadrzesz ze mną albo z Mainem, znajdę cię i zabiję, bo go okulawiłeś. Miło, że tata nas zostawił. Czasami jest kochany. Potem uczci to z nami dobrą irlandzką whisky. Co cię dręczy? Powiesz? Myślę o Orim. Chciałem, żeby był moim drużbą. Jasne, to twój najlepszy przyjaciel. Zmienił się, odkąd został ranny. Mało rozmawialiśmy przed jego wyjazdem. Więc go nie poprosiłeś? Nie. Jakoś nie było okazji. Więc po drodze zajrzyj do Montreal. Na wszystko masz sposób. Cieszę się, że cię spotkałem. Ja też.
Tata wyszedł na dłużej. Nie powinniśmy. Dlaczego? Jesteśmy prawie małżeństwem. Ori wrócił. Mogliśmy po ciebie wyjechać. Pomogę ci, dam radę. Pokażę ci moją nową sukienkę z koronkami. Twoja ulubiona klacz urodziła ślicznego źrebaka. Jak się masz? Chcę, żebyś mi doradził w sprawie pewnej maszyny. Jestem zmęczony. I pewnie głodny po podróży. Teraz chciałbym zostać sam. Mówią, że pan Ori się zmienił. Nie wychodzi z pokoju i z nikim nie rozmawia. Był ciężko ranny. Rany się goją, ale nie takie. Muszę tam jechać, potrzebuje mnie. Tego właśnie nie możesz zrobić. Przepraszam, że cię nie uprzedziłem. Chyba nie przeszkadzam. Wybacz maniery, ale rzadko gdzieś bywam. Nie piłeś czystej whisky. Zmieniłem się. To ci nie pomoże. Ja to ocenię. Nie użalaj się nad sobą. Jak masz mnie pouczać, to lepiej jedź. Świat się nie skończył. Masz życie przed sobą. Nic nie wiesz. Wiem. Myślisz, że to koniec, bo cierpisz i straciłeś ukochaną. Ale wciąż masz tak wiele. Rodzinę.
życzliwych przyjaciół. Dalej zalewaj rany whisky, to nikt ci nie pomoże. Masz rację. Ale gdzie zacząć? W Lehigh Station. Bądź moim drużbą na ślubie z Konstancją. To dla mnie wielki zaszczyt. Szukajcie dalej, zjem tylko kolację. Dobry wieczór. Czego szukacie? Jeden z ludzi się zapodział, pewnie wróci przed nocą. Ma pan na niego zły wpływ. Przy panu zawsze rozrabia. Priam? Priam. Podobno uciekłeś z Montreal. Lepiej wracaj. Yes, ma'am. Dobrze. You don't mean to do that, do you? Nie zrobisz tego, prawda? I'm sorry, ma'am. Przepraszam, ale nie. I just can't. But the main family is good to... Mainowie są dla was dobrzy. Ain't the family. Państwo tak. Ale nie Salem Jones. Słyszałam. Zabije mnie. Wolę umrzeć uciekając. Czemu przyszedłeś do mnie? Mówią, że ma pani dobre serce. Nie miałem dokąd pójść. Powiedziałam, że tylko pani może pomóc. Tylko tyle mogę ci dać. Dziękuję pani. Nie dziękuj. Pojutrze o 9:00 przyjdzie pociąg towarowy. Wiesz gdzie? Tak. Ukryj się, ale nie tutaj, gdzieś przy torach. Wskocz, gdy pociąg zwolni. Odjedziesz nim, słyszysz? Z Charlestonu ruszaj na północ. Bóg zapłać. Powodzenia. Idź z Bogiem. Znaleźliście Priama? Jeszcze nie. W nocy widziano go w Resolute. Pomożesz nam? Cuffy, siodłaj konia. Yes.
Pytam jeszcze raz. Mój siostrzeniec widział Priama z okna. Kto mu pomaga? Nie wiem, panie. Przysięgam. Jeśli się okaże, że kłamiesz, i Bóg ci nie pomoże. To moja wina. Nikt nie zawinił, tak już jest. Jeśli ktoś coś wie i nie mówi, skazuje wszystkich na baty. Klajta, teraz ty. Nie, panie. Nie, Klajta. Powiem mu. Jej nie pomożesz, a tylko sobie zaszkodzisz. Zagońcie ich do roboty. Wasz niewolnik zwiał, ale zapraszam na jednego. Potem weźmiemy strzelby i pojedziemy z wami. To Ori. Mom, Sally? Sally? Znajdź odpowiednią chwilę i oddaj mu to, zanim odjadą. Proszę. Musiałam cię zobaczyć, bo bym umarła. Nie lituj się nade mną. Nie lituję się. Kocham cię, wiedz o tym. Gdy zostałeś ranny, bałam się, czy żyjesz, czy umarłeś. Sam nie byłem pewien, ale teraz wiem, że żyję.
Bardzo ryzykujesz. To nieważne. Pamiętasz? Rok temu mówiłaś, żebym się dla ciebie nie poświęcał. Teraz ty nie rób tego dla mnie. Nie boję się. Ale ja boję się o ciebie. Więc tylko to nam zostało. Dystrybucja w Polsce Warner Bros. Poland. Opracowanie i udźwiękowienie Pan Film Studio Warszawa. Tekst Anna Wichnińska-Kacprzak. Czytał Paweł Straszewski.